Witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym mody ekokreatywnej. Tym razem ten hol jest takim zbiorczym troszkę holem. O, kotek przyszedł. Jest takim zbiorczym holem, bo zebrały mi się rzeczy, które wcześniej nie pokazywałam, bo były w praniu albo właśnie w prasowaniu. I dodatkowo rzeczy, które jeszcze kupiłam teraz po powrocie na wyprzedaży 50%. Zapraszam. No to zaczynajmy. Kochani, najpierw to, co mam na sobie, jest to część moich zakupów. Kupiłam to jeszcze przed wyjazdem na wakacje, natomiast nie pokazywałam, bo właśnie jeszcze to było w praniu. Raz to miałam na sobie jeszcze wcześniej i no i wymagało prania, bo to jest rzecz jasna, więc szybko się brudzi. I powiem Wam, że jest to jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie kupiłam. Taki naprawdę super markowy kombinezon, tak, bo to jest kombinezon, mimo że to może wyglądać jak dwie osobne części. Jest to kombinezon firmy Simple, więc naprawdę super markowa rzecz. O, rozpięła mi się. Super markowa rzecz. W dodatku jest bardzo elegancki, nadaje się na takie jakieś popołudniowe przyjęcia. I już właśnie raz byłam na takiej eleganckiej okazji urodzinowej w nim. Świetnie się sprawdził, jest bardzo wygodny. No i taki, myślę, nawet zgrabny dosyć i elegancki, także troszkę nie w moim stylu. Jak wiecie, ja lubię takie raczej kolorowe, fantazyjne rzeczy, lubię się bawić kolorami, dodatkami, ale czasem taka elegancka, bardziej szykowna rzecz też jest potrzebna. No i są takie okazje, na które można coś takiego włożyć. Zobaczcie, jak to wygląda z przodu i z tyłu. Tak się prezentuje ten kombinezon. Fajnie wygląda właśnie do troszkę wyższych butów. Tutaj buciki na koturnie, o których też zaraz Wam opowiem. No i jak już wspominałam, kolejna rzecz to właśnie buty, które mam na sobie. A są to naprawdę świetne buty. Całe ze skórki. Kupiłam je dzisiaj, kochani, na wyprzedaży 50%. Dlatego kosztowały mi jedyne 15 zł. Pokażę Wam do góry, jak to wygląda. To są takie sandały, wyglądające jak chodaczki, bo mają tutaj takie napy nabite. Natomiast to są bardziej skórą obite. Bardzo fajnie się w tym chodzi, jest mega wygodne. Powiem Wam, że zdziwiłam się, że te chodaczki zostały, bo są bardzo modne i super wyglądają na nodze. Ale troszkę są wąskie. Na mnie są dobre, ale ja mam wąskie stopy. Myślę, że na wiele osób po prostu po przymierzeniu były za ciasne i no niewygodnie się w tym czuły te osoby. I na mnie chyba czekały te buty, bo po prostu są rewelacyjne. W dodatku bardzo, bardzo fajna marka. No i powiem Wam, że strzał w dziesiątkę. Są nówki w ogóle, nic nie używane. Nawet można zobaczyć tutaj, nazywa się firma Cork Ease. No i jest to całkowicie skórzany bucik. Naprawdę przesuper i jestem bardzo, bardzo zadowolona, jestem zachwycona tymi sandałami. No i myślę, że nawet to do tego może być, bo to są dosyć takie eleganckie buciki, które można włożyć na jakąś taką letnią okazję, bardziej wyjściową. No i to by było tak. Teraz, kochani, pokażę Wam następne rzeczy, które kupiłam. Spódniczka, którą również kupiłam trochę przed wyjazdem. Bardzo spodobał mi się ten kolor, bo ci, co oglądają, wiedzą, że ja jestem fanką takiego szaro-zielonego, czy też takiego brudno-miętowego koloru. W dodatku to jest spódniczka z jedwabiu, również czystego. Tym razem to jest H&M. Marka H&M, której nie jestem wielką fanką, jak również wiecie zapewne, ale czasem naprawdę zdarzają się fajne rzeczy i ta spódniczka jest śliczna, jest bardzo fajna na lato, nie ma podszewki, ale jest to bardzo gęsty jedwab i nie prześwituje. Jest naprawdę fajna, bo jest taka ukośna, z jakby taką falbaną lekką. Wygląda bardzo ładnie, powiem Wam, choć to jest też dosyć elegancka rzecz, więc pewnie nie będzie noszone to na co dzień, tylko raczej na jakąś taką fajniejszą imprezkę. Ale bardzo fajnie, że to jest jedwab naturalny, bo ja sobie bardzo cenię naturalne tkaniny. No i kolor rewelacyjny. Kolejne rzeczy to są sukienki i tu jedną z tych sukienek już widzieliście w stylówkach wakacyjnych. Pokażę Wam od razu tą sukienkę z bliska. To jest sukienka z jedwabiu, takiej bardzo fajnej marki. To jest René Derhy i oni robią takie dosyć fajne, nie tanie wcale ciuchy w stylu folkowym. I rzeczywiście ona ma styl folkowy i to jest też 100% jedwab. Wyszywana delikatnie, bardzo delikatnie, subtelnie, takimi przezroczystymi koralikami. W takie właśnie troszkę folkowe wzorki, ale przepiękny zestaw kolorów. Ja jestem zakochana w kolorystyce tej sukienki i świetnie się sprawdziła na wakacjach.
No tak jak mówię, jedwab jest rewelacyjny na wakacje. Jeśli ktoś ma możliwość wziąć rzecz jedwabną, która się nie wymnie, to jak najbardziej polecam. Jest świetna to rzecz. Druga sukienka również jest z jedwabiu. I też zakupiona przeze mnie w Wadowicach przed wakacjami za naprawdę chyba 12 zł dosłownie, bo to też była wyprzedaż jakaś dosyć spora. I jest to w dodatku też sukienka takiej luksusowej marki Simple. Powiem Wam, że w tej sukience już występowałam nawet jakieś 2 tygodnie temu na scenie i pięknie się prezentuje ten kolor. Jest bardzo twarzowy i w dodatku ta sukienka jest bardzo, bardzo dekoracyjna. Ta kokarda jedwabna tutaj sprawia, że to wygląda naprawdę luksusowo. Ta sukienka nie jest jakaś taka napuszona i wygląda to dosyć zgrabnie i ja zamierzam też w tej sukience pojawić się na pewnym ślubie w przyszłym roku, bo uważam, że ona idealnie właśnie pasuje na taką okazję jak ślub i kolorem, i właśnie fasonem, i stylem, i tym, że jest właśnie taka super elegancka, jedwabna. Bardzo mi się spodobała i pięknie się w niej wygląda. Mam nadzieję, że Wam też się podobają te sukienki. No, praktycznie w bardzo podobnym kolorze zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. I za obydwie te sukienki zapłaciłam chyba 25 zł razem w sumie. Następne rzeczy, kolejne rzeczy to już takie bardziej topy i sweterki. Tutaj mam bardzo fajny top, który dzisiaj kupiłam też na takiej dużej wyprzedaży, więc kosztował kilka złotych. Wyobraźcie sobie, że to jest z lnu z dodatkiem włókna metalicznego. Ona ma taki bardzo niewidoczny, zapewne dla Was, bardzo lekki połysk, ale faktycznie jest to taka rzecz jakby artystyczna, pomięta. Pokażę Wam się, bo to bardzo ciekawie wygląda. Na wierzch można to założyć. Jest bardzo praktyczna, ponieważ to jest taka kopertowa bluzka z długim paskiem, którym można właśnie fajnie formować tą bluzkę. To jest rzecz, która będzie świetnie wyglądała do takich różnych właśnie rzeczy w stylu safari. I można bardzo fajnie sobie spiąć i zwęzić talię czymś takim. O, tutaj oczywiście mam to na inny strój, który też ma swoje gabaryty, więc to nie będzie tak super idealnie wyglądać, ale wydaje mi się, że to jest właśnie coś takiego uniwersalnego, co można włożyć i do spodni, i do spódnicy, i nawet właśnie do takiego kombinezonu jak to, aczkolwiek ten kombinezon zdecydowanie wolę sam. No ale jest to fajna rzecz, jak za kilka złotych i w ogóle bardzo, bardzo taka praktyczna i ciekawa na pewno. Na pewno jest to coś, co nie przeminie szybko, bo będzie to do takich artystycznych ciuchów bardzo długo pasować. Kolejna bluzka. To jest taka troszkę w stylu boho bluzka z długim rękawem rozszerzanym z czystej bawełny i świetnej marki Nolita. Bardzo fajne i ma bardzo ładne takie tutaj ponaszywane loga. Przepiękny dekolt i w ogóle jest bardzo, bardzo cieniutka i super. Naprawdę bardzo mi się podoba ta bluzka i kosztowała też naprawdę 7 zł. No jakieś grosze. W każdym razie jak na jakość i wygląd tej bluzki to jak za darmo. Kochani, kolejna rzecz to sweter kaszmirowy. Jak wiecie, ja jestem wielką fanką kaszmiru, jedwabiu i takich naturalnych rzeczy. To są włókna sprzyjające środowisku, które będą się łatwo rozkładać w ewentualności ich wyrzucenia. Tymczasem jak najdłużej je używam, bo są to przepiękne, luksusowe materiały. To jest taki sweterek w bardzo fajnym, uniwersalnym kolorze beżowym. Na lato może być. Dla mojej cery w zimie bym się nie odważyła, bo wyglądałabym jak zlana z ciałem. Natomiast w lecie w porządku. Jest bardzo fajny, taki rozpinany, ma troszeczkę różowego, więc właśnie w połączeniu do różowego body i beżowej spódniczki wyglądało super. No jest bardzo praktyczny. Właśnie można to sobie narzucić wieczorem. Nie jest za grube, bo to jest kaszmir, więc to jest tak cieniutkie i delikatne, a jednocześnie troszkę grzeje, więc super rzecz właśnie do wzięcia sobie na wakacje, jako taki ocieplacz. Kolejne rzeczy. Mam spodenki, które już dawno kupiłam, ale po prostu były w koszu z praniem gdzieś wciśnięte i dopiero je znalazłam. A są to rewelacyjne spodnie. Niestety nie miałam okazji ich nosić na wakacjach, gdyż po prostu było za ciepło. Cały czas była ładna pogoda. No i takich długich spodni jednak nie miałam okazji włożyć. To jest Jacqueline de Jong firma.
takie z elastanem bawełna, granatowe. I one są w marynarskim stylu, są bardzo, bardzo, bardzo ładnie wyglądają na sylwetce. Powiem Wam, że naprawdę bardzo schlebiająco się w nich wygląda. Fajnie tutaj wyszczuplają biodra, no i są takie z wysokim stanem. Te guziczki są takie dekoracyjne w stylu marynarskim. Świetnie się sprawdzą do sweterka, który sobie kiedyś kupiłam z bawełny, w takie tęczowe paseczki. Wygląda to przepięknie w tym zestawie. Może jeszcze będę miała w zimniejsze dni okazję je włożyć. No i ostatnie już rzeczy. Dzisiaj kupiłam za dosłownie parę złotych takie spodnie. Kupiłam je z myślą o chodzenia po domu. Są bardzo wygodne i bardzo spodobał mi się ten taki przekorny styl łobuzerski trochę i ten wzorek. Myślę, że to będzie super ciuch, wygodny po domu. Tak dodatkowo w zasadzie Wam pokazuję, bo to nie jest coś takiego mega drogiego. Po prostu takie fajne, bawełniane spodnie, bardzo wygodne, ale z jajem. Także fajna rzecz. Po domu też trzeba w czymś się ubrać. No i teraz jeszcze dodatkowe buty, które Wam chcę pokazać. Dzisiaj również zakupione za dyszkę. 10 zł kosztowały, bo z wyprzedaży również. No też trudno uwierzyć. Skórzane, śliczne, z naturalnej skóry, takiej zamszowej sandałki. W takim indiańskim stylu trochę, ale naprawdę przewygodne. I pięknie wyglądają na nodze. Firma, nie Atmosfera, tylko New Look. I to jest rozmiar 37, mój rozmiar. Są nówki, naprawdę, zobaczcie. Podeszwy nowe. Nawet powiem Wam, że tylko je troszkę zdezynfekowałam, bo są tak nowe z wyglądu i nawet podeszwy są niezjechane, że uważam, że po prostu były nienoszone, może przymierzone raz, może za małe, za duże. Ale bardzo fajnie wyglądają i do wakacyjnych stylizacji będą przepiękne i bardzo wygodne. Także no takie płaskie buty zawsze się w lecie przydają. Także super zakup. Ostatnia rzecz to Birkenstocki. Kupiłam dla mojej mamy, używane oczywiście, ale kosztowały naprawdę grosze i są świetne, to jest rozmiar 35, na mnie oczywiście za małe, ale mają bardzo fajny wzorek, możecie zobaczyć taki jakby połyskującej skóry węża na czarnym tle, więc uniwersalne do wszystkiego, no i to są mega wygodne buty i wcale nie tanie jak kupicie nowe, a naprawdę są w dobrym stanie, prócz tego, że oczywiście tutaj na podeszwie są ślady użytkowania, ale te buciki są już wyprane. No i to jest taki ciemny brąz ta podeszwa, więc one wyglądają po prostu na takie już noszone. Natomiast jakby wierzchnia część i użytkowość tych butów nadal jest super. Więc jak za naprawdę kilka złotych, to uważam, że świetny zakup. Oszczędzić kilka stówek to nie byle co. Także kochani, to wszystko na dzisiaj. Być może niedługo nowy haul, bo znowu jakieś wyprzedaże się zbliżają, więc może coś znowu za kilka złotych uda mi się wyhaczyć i pokażę Wam w następnym programie. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za wszystkie wyświetlenia, przede wszystkim za 40 tysięcy wyświetleń moich filmów na YouTubie. Bardzo fajnie, że udało się nam to osiągnąć i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo to pomaga się najbardziej kanałowi rozwijać. Kochani, subskrybujcie, jeśli oglądacie, jeśli podobały Wam się te programy, podobają się Wam, to zachęcam Was do tego i proszę oczywiście o polubienia. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe. Cześć!